Pokój, dobro, witajcie. Chociaż jeszcze w naszych domach i kościołach zachowujemy ozdoby świąteczne, bożonarodzeniowe, to jednak dzisiaj nie chcę już mówić o Bożym Narodzeniu, ale raczej o czymś, co w tradycji było nazywane Nowym Narodzeniem. Zapraszam Was. W Kościele katolickim na całym świecie świętujemy nawrócenie świętego Pawła Starsu. Jest to bardzo ważny fakt, ponieważ miał wpływ nie tylko na niego samego, ale jak wiemy później Paweł Starsu zaniósł dobrą nowinę o Chrystusie do całego Imperium Rzymskiego. Ważne jest to, żeby uświadomić sobie, jak wielka przemiana musiała dokonać się w Pawle w krótkim czasie. Dzieje apostolskie mówią o nim, że był tym, który dyszał rządzą zabijania uczniów pańskich. A więc przed swoim nawróceniem był podobny do dzisiejszych radykalistów muzułmańskich, którzy są gotowi ze względu na swoją religię, ze względu na swoją wiarę, albo jakiś jej rodzaj, zabijać nawet innych ludzi, mordować w imię religii. Taki był święty Paweł. I pewnego razu święty Paweł, kiedy zbliżał się do miasta Damaszku, w którym chciał uwięzić chrześcijan, chciał przyprowadzić ich do Jerozolimy, żeby ich ukarać, tam podczas tej drogi do Damaszku ukazuje mu się Jezus w postaci wielkiej, czy otoczony wielką światłością, także Paweł stracił wzrok. I usłyszał tam od Jezusa jedno zdanie: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I to jedno zdanie tak wstrząsnęło życiem świętego Pawła, że zaczęła się jego przemiana. Zaczęło się właśnie jego nowe narodzenie. Z Szawła, który był wrogiem chrześcijan, stał się Pawłem, który później był jednym z najgorliwszych uczniów Jezusa. W ten sposób zaczął się proces nowego narodzenia Pawła. Mówię proces, dlatego że o tym może niewiele wspomina się, ale święty Paweł po tym doświadczeniu pod Damaszkiem odszedł na pustynię i był tam dłuższy czas. Niektórzy mówią, że to były miesiące, nawet lata, kiedy on musiał tą sytuację, to doświadczenie przemyśleć, przemodlić w sobie, poukładać swoje życie jakby na nowo w perspektywie tego doświadczenia, tego spotkania Jezusa Chrystusa żywego. To wydarzenie Nowego Narodzenia nie jest zarezerwowane tylko dla Pawła albo dla jakichś największych świętych w Kościele, ponieważ sam Jezus w Ewangelii świętego Jana w trzecim rozdziale mówi takie słowa. Posłuchajmy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem, że trzeba wam się powtórnie narodzić. Zobaczcie, że Jezus mówi bardzo konkretnie, rozmawiając z Nikodemem, potrzeba wam się na nowo narodzić. U większości chrześcijan ten proces nowego narodzenia rozpoczyna się, kiedy rodzice przyniosą ich, jako niemowlęta, jako małe dzieci, do chrztu. Ale ten proces w żadnym wypadku nie jest ukończony, nie jest skończony, ponieważ wymaga on tego, wymaga on zaangażowania każdego człowieka. Wymaga tego, żeby świadomie przeżyć to wydarzenie później, kiedy człowiek dorośnie, kiedy staje się mądrzejszy, kiedy zaczyna rozumieć, jakie było znaczenie Chrztu Świętego. Może albo wrócić do tego wydarzenia i rzeczywiście je potwierdzić, samemu wyznać wiarę, dostosować swoje życie, też próbować chcieć, albo zostawić i zapomnieć o tym wydarzeniu.
I dopiero właśnie przeżyty, uświadomiony swój własny chrzest prowadzi często do czegoś, co nazywamy w Kościele chrztem w Duchu Świętym. Nawet papież Franciszek w 2014 roku podczas swojej homilii w Rzymie do uczestników zjazdu Odnowy w Duchu Świętym powiedział takie słowa, że chce, żeby doświadczenie chrztu w Duchu Świętym zanieśli oni całemu Kościołowi. To jest właśnie ten moment, to zwieńczenie, można powiedzieć, to żywe doświadczenie, przeżycie zanurzenia w Chrystusie, przemiany i nawrócenia. Także w życiu świętego Franciszka z Asyżu nowe narodzenie przejawiało się, objawiało się w bardzo radykalnych, odważnych decyzjach. Ponieważ nowe narodzenie nie polega na tym, że ktoś od tej pory pytany, wierzysz w Boga? Tak, wierzę w Niego. Nie kończy się na jednym takim zdaniu, ale jego życie całe zaczyna się zmieniać. Następuje wzrost wiary i miłości. Styl życia się zmienia. Święty Franciszek zaczął usilnie szukać czasu na modlitwę, poświęcał jej całe godziny. Szukał miejsc odosobnionych, żeby tylko spotkać się z Bogiem. W dodatku porzucił dom rodzinny, który dla niego akurat był pewnego rodzaju taką kotwicą, takim usiedleniem. Zostawił majątek rodziny, zrzekł się tego majątku rodzinnego, wszelkiego biznesu, tego sklepu, który miał, pieniędzy, starego życia. Porzucił stare życie do tego stopnia, że nawet w którymś momencie rozebrał się publicznie na środku miasta do naga, zostawiając swoje stare ubranie. I od tej pory zaczął nowe życie, także później zakładając habit, który był w kształcie krzyża, który miał przypominać Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Więc doświadczenie nowego narodzenia przemienia człowieka wewnątrz i na zewnątrz. Jest widoczne. Myślę, że trzeba dzisiaj na nowo samemu, przed sobą samym i przed Bogiem, abyśmy zadali sobie pytanie, czy ja narodziłem się na nowo? Czy ja miałem taki moment w życiu, takie wydarzenie, takie doświadczenie, w którym wróciłem do treści Chrztu Świętego, do mojego Chrztu Świętego, czy ja go potwierdziłem? Czy ja powiedziałem tak Panu Bogu? Czy ja zrozumiałem, co się tam dokonało i chciałem wejść w tą rzeczywistość na nowo? Czy ja doświadczyłem chrztu w Duchu Świętym, tego nowego narodzenia? Może niektórzy z was doświadczyli takiego nawrócenia, takiego rozpoczęcia tego procesu nowego narodzenia, na przykład na spotkaniu młodych w Ołczynie. Może u niektórych właśnie teraz się on dokonuje. Gdzieś na osobistej modlitwie zauważacie tego pewne objawy, znaki. Jest jeszcze jeden bardzo ważny znak nowego narodzenia. To znaczy człowiek, podobnie jak święty Franciszek z Asyża, przestaje cenić rzeczy tego świata. Odkrywa tą prawdę, że wszelkie radości tego świata, że wszelkie przyjemności tego świata są czymś nieporównywalnie mniejszym od szczęścia, którego doświadcza się w obecności Pana Boga, w obecności, w bliskości z Nim. Tak też mówi Psalm 73. Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy. Może jest tak, że dzisiaj Ty jesteś w swoim życiu w takim miejscu, że masz już dość, że jesteś zmęczony, zmęczona takim gonieniem za chwilowymi radościami, za jakimiś przyjemnościami ulotnymi, po których zostaje jeszcze większa dziura w sercu, po których zostaje pustka i smutek w sercu, że czujemy, że to nas nie nasyca, że nie daje nam to głębokiego wewnętrznego szczęścia. Jestem przekonany o tym, że dzisiaj wiele smutku, wiele przygnębienia, które doświadczamy wokół siebie, w ludziach, których gdzieś spotykamy, jest spowodowane właśnie tym niepokojem duchowym, tym
jakimś oddaleniem od Pana Boga, albo w ogóle Jego brakiem w naszym życiu. Dlatego na koniec chciałbym teraz krótko pomodlić się za Was. Panie Jezu Chryste, proszę Cię za tych, którzy chodzą w jakieś ciemności, którzy zagubili kierunek, sens swojego życia, którzy tęsknią za prawdziwym szczęściem, za prawdziwą, głęboką i trwałą radością. Proszę Cię, Panie, abyś teraz przyszedł do nich, abyś tą ciemność swoim światłem, jak u świętego Pawła, jak dla świętego Pawła, rozjaśnił. Zabierz te mroki. Daj doświadczenie Twojej miłości, które przemienia. I też proszę za tych, którzy już poznali Ciebie, abyśmy my wszyscy byli takimi ludźmi nawrócenia, abyśmy każdego dnia zbliżali się do Ciebie, abyśmy wpatrywali się w Twoje światło i żebyśmy też upodabniali się każdego dnia do Ciebie coraz bardziej. Amen. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.